Jak widać, czasami najkrótsza droga jest najlepszą, a to, że tam było trochę wody, to się urąbałem. Proszę pana, przejeżdżaliśmy drogą, nie wiadomo skąd nagle pojawiła się woda i wtargnęła do pojazdu. To było straszne. Miałem łzy w oczach, ale ogarnąłem się, stwierdziłem, że to się dopierze. To była wielka kałuża, która okazała się najszybszą drogą, żeby przejechać trasę. Trochę się pobrudziliśmy. No niestety auto troszeczkę gorzej. Mamy problem z hamulcem, który się zapowietrza, co powoduje wielki dyskomfort w trakcie jazdy, bo nigdy nie wiem po długich, prostych, na których można się porządnie napędzić, w jaki sposób samochód się zachowa i muszę gdzieś próbować go zhamować odpowiednio wcześniej przed zakrętem, żeby tam móc opanować i być przygotowanym na to, co się będzie działo. Cały przejazd super. Szybki, z przygodami, z niespodziankami, rewelacja. Słuchajcie, no więc jesteśmy na mecie Baja Drawsko 2018. Przede wszystkim się bardzo cieszę, że jesteśmy na mecie, bo to w tych rajdach nigdy nie jest oczywiste i to już jest zawsze takie malutkie zwycięstwo. Według nieoficjalnych wyników zajęliśmy trzecie miejsce, co już w ogóle daje nam dużą radochę i dużą frajdę. Czekamy na potwierdzenie tego faktu. Jechała z nami szczęśliwa żabka, która od poprzedniego sezonu już przynosi nam szczęście. Tym razem jeszcze jechały ze mną kulki od Karoliny, które odstraszają pecha i obce baby. No i szczęśliwa czapka z Dakaru, także trzy amulety, to się nie mogło zakończyć inaczej. Troszeczkę było przygód teraz po drodze, ale całe szczęście wszystkie te przygody mogliśmy załatwić nie wysiadając z auta, bo to jest jedna z filozofii mojej i Michała. Przejechać OS od początku do końca bez wysiadania, co uważamy jest bardzo efektywne. Jedziemy tempem takim, które określamy jako średnie, ale pozwalające dowieść auto całe i zdrowe do mety. Udało się tak naprawdę, ani razu nie wysiedliśmy z pojazdu. Tempo nie było najszybsze, ale mieliśmy problem z hamulcami, więc no nie mogliśmy sobie pozwolić na tych prostych osiągać maksymalnych prędkości, bo był później problem dosyć duży z dohamowaniem i wejściem w zakręt. A wiadomo, że tutaj zbyt duża prędkość w zakręcie powoduje albo stratę koła, albo jeszcze gorsze konsekwencje są tego. Więc tym naszym tempem takim dostosowanym do tego pojazdu, jakim dzisiaj dysponowaliśmy, osiągnęliśmy w drugim OS-ie, bo to po prolog drugi OS, drugi czas. Teraz już wiedzieliśmy, jaka jest przewaga czasowa, więc po prostu tej przewagi czasowej pilnowaliśmy. I jesteśmy na mecie, trzeci czas. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyniku. Oglądałem cię cały rajd z zewnątrz. Dobrze jechałeś. Następnym razem będziesz pierwszy. I sorry za drona, za śmigiełka. Chciałeś Nutkę pozdrowić. Pozdrawiam Nutkę. Dziękuję. Jak ja w internecie się znajdę, to ja nie wiem, co do śmiechu będzie. Wszystko dzisiaj się działo. Odkopywaliśmy się, w błocie pływaliśmy, popsuliśmy sprzęt. Rajd przyprawowo-turystyczno-zabawowy. Super było. Dojechaliśmy koniec końców.
na końcu. Zaczęliśmy na początku, a skończyliśmy na końcu. Ale było fajnie, bardzo fajnie. No, od samego początku mieliśmy problemy z przeniesieniem napędu. Jechał tylko przód. W zasadzie od 40 km cały czas ciągnął tylko przód, więc mieliśmy bardzo dużą stratę na pierwszym OS-ie. Na drugim też nie najlepiej. Coś się zaczęło dziać. No, na pierwszym zmieniliśmy dyfer, wymienili nam na serwisie. Na drugim już nie było tego tempa. Ten przód chyba nie jest za dobrze był poskładany, więc... Więc skończyliśmy rajd, dojechaliśmy. Miejsce mamy takie, jakie mamy. Jakie z tego wnioski? Jakie wnioski? Jechać do przodu, a nie do tyłu, panie. Trzeba to będzie widać, no ja. Jesteśmy na mecie, z trzecim miejscem, dobry początek sezonu. Pełni nadziei czekamy na to, co się będzie działo dalej. Teraz uciekaj, szybko uciekaj!